pod tytułem Chłop i baba. Ja to się nieraz zastanawiam, czy kobiety i mężczyźni to do siebie pasują? Ale jakby nie było kobiet, to oni by nawet nie wiedzieli, jakiej są płci. Zawsze udają, że nas rozumieją. Rozumieją? Przecież my same siebie nie rozumiemy. A chłop to siedzi. Nie wiem po co, ale siedzi i się gapi. Pilot w jednej ręce, papieros w drugiej ręce, a piwo w trzeciej ręce. Jak sobie puści, gapi się, gola strzelą! Trzy razy ogląda to samo, jakby czego nie rozumiał. Oczy mu gołom zajdą, dziewiczą łoną. Włosy siwe, przerzedzone, łysy! Pił wstaje, lezie, nie wie po co, ale lezie. Lodówkę otworzy i gapi się. Świeżego powietrza napuści. A potem dziwi się, że krakowska kolor zmieniła. Piwo wysiornie, na kanapie położy, gazetę rozłoży, zatrapie. Pióra nastroszy, paznokcie namaluje, włosy nakręci, natapieruje, legidłem sklei, pięty pumeksem wyszoruje. Noża rozdęte, usta wypięte, cyczki al dente. A chłop chciałby, ale nie może. Brzuszysko na pasie, pod koszulek pomidorową zatapla, ciągle zmęczony, ciągle znudzony, leży na kanapie albo na gacie. Ciśnienie zmierzy i nie uwierzy. Zapłacze. Kawę wypije, przeciągnie się. Petard zgasi, ale popielniczki nie wyrzuci. A baba zamiotę chwyci, posprząta, dosięcie, zupy ugotuje, ziemniaczkę obierze, ogóreczki ciach, 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 ciach w plasterki i na twarz położy. Obcasy się wciśnie, za siatkę chwyci i do Biedronki ruszy. Jaka Miku, a jak się postarasz, na kolację zajedziemy akurat. Tobie owsa nasypiemy zaraz, a ty będziesz o tym, kupę będę ja. Kolacja akurat. I tak wygląda emancypacja.